Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio, to jest już 35 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. I co my tu mamy na dobry początek? O, jakiś klucz z katakumb. Ty, właśnie. Jakiś kluczyk mamy. A to dziwne. Dobra, wracamy na mury wergeńskie. Czy czegoś nie przypadkiem bym mógł pozbierać? Czy to już się nie opłaca? W sumie idziemy za Saskią. Otwieraj drzwi, ślicznotko. No, otwieraj, otwieraj. No, puść mnie. No, kurde, jakie zbugowane przejście. Otwieraj. To nie wiem, co ona robi, chyba jej się chce biegać. Co za dziera zamknęła mi drzwi przed nosem? Ja jej zaraz tam poklepię tu i tam. To się zam... no, ogarnie. No, jeszcze loading musiał być, bez sensu. O, tutaj miałem źródełko, może byśmy się wykąpali? Nie, dobra. Bez żartów, tylko po prostu wbijamy tam od razu. No, teraz to idzie, jak na dwóch nogach. Teraz to ja otwieram. Ty! Ona naprawdę jest magiczna. Przeszła przez drzwi. Co się działo, kiedy nas nie było, Zoltan? Pastuch Henselt osobiście prowadzi całe swoje bydło. Teraz się dopiero zacznie zabawa. Zwyciężymy. Coś jeszcze? No tak. Mamy niespodziewanych gości. Kogo? Dwa trolle. Jeden to chyba ona. Brzydka jak stare gówno po zimie, ale cycki ma. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne! Wiedźmin dobry! Aha. Wróg Wiedźmina to wróg trolla! Znam te parę. Mogą się przydać. W końcu chcemy stworzyć kraj bez uprzedzeń. Jak gruchnęła wieść, że Henselt będzie dowodził natarciem, nastroje naszych spadły na ryj. Powiedz im, Zoltan, że jak przestaną wierzyć w zwycięstwo, niech od razu wywieszą białą flagę. Jakbym nie próbował. Zoltan, zbierz obrońców. Zajebiście. No to mamy naszych trollów. Tak jak powiedziałem, nam pomogł kiedyś. Czyli ten dzień nastał. Co to się dzieje? Co tu tak cicho? Myślałam, że będziecie się radować. Sam król Henselt zaszczyci nas swą osobą. Wszyscy zginiemy. Nie odeprzemy ataku. Henselt jest niezwyciężony. Głowy do góry. Chyba sobie kpicie. Wreszcie nie będziemy walczyć z pachołkami, ale z królem! I sam król będzie musiał uznać nasze zwycięstwo! No chyba a naprawdę. A może się boicie? Może lepiej wywiesić białą flagę? To takie proste! Henselt szybko zaprowadzi tu swoje porządki! Nie, nie damy się. Krasnoludy wyplują płuca w kopalniach, a elfy szczetną, kryjąc się po lasach! Chłopi będą batorzeni, bo nie ukłonili się dość nisko! Taki kraj chcecie zostawić swoim dzieciom? Nie! Nigdy! Strach was obleciał, bo nadchodzi Henselt? A kimże on jest? Bogiem? Menelem. Nie! Ma ręce, nogi i krew! Czerwoną, tak jak my wszyscy! A jeśli ośmieli się przekroczyć te mury, trzeba ją będzie mu utoczyć! Kurde. Tak! No Henselta! Niech żyje Saskia! Wielu z nas nie zobaczy jutrzenki. Nie wróci do swoich kobiet, nie napije się z przyjaciółmi. A my będziemy pielęgnować ich groby, kiedy spoczną w ziemi. Edirskiej ziemi! Ci, którzy przeżyją, będą żyć z podniesioną głową, bo tylko takie życie ma sens! A teraz do broni i na mury! Pokażmy Henseltowi prawdziwą wojnę! No, tato dała doping. Że aż jej chyba hormony opadły z tego krzyku. O, Deathmold. Co czarujesz, jak Voldemort? O kurde. On teraz chyba jakąś kometę łoż, ty w pizdu. Geralt, ty się chyba zaciąłeś, ale daj mi jeszcze level uzupełnić. Hola, hola, moment. Chwileczkę, niszcząca, ulepszony znak akcji, a to mi się nie przyda. Znak Gwen. Znak Igni. O! Aha, nie możemy, to trzeba będzie tak zrobić. No niestety.
Okej, ale chociaż coś tam daliśmy. Dobra, czyli kolejna wojna, czyli ciąg dalszy oblężenia pod Wergen. Tam widzę, Deadmold robi swoje czary. O kurde. Aha, tu jest ta Filipa. O, proszę. Znowu przyszły wojska idiotów. Jak tu ich się fajnie sieka. Teraz zbugowani są. To dobrze, nawet lepiej. Dobrze, zniszczyłem ich szybciej. O, to już się chociaż... Tu chociaż już próbują walczyć w niej. Ło. Pięknie. Może nam i tak będą bardzo przeszkadzać. Ale wierzę, że coś z tego wyjdzie. Kurde, to powinno go wyrzucić na niewiadomy ile. No, patrz, spudłowało. Ło. Walcz. O, teraz wyszło. Dobrze. No, bij go. I trzech naraz, jeb. O, tak. No i musiał schować miecz, co za dureń. Tutaj walczyć. Ło, ale mnie odepchnęło. To strasznie. Dobra, to walczmy z nim, bo tego tam jeszcze możemy ubić. Bo znowu uniki trzeba robić. Inaczej nas odbiją. O, tego to już sobie na lajcie pokonamy. I tego kolejnego. O, jak tu ich jedziemy. Unik. O. O, i jest zdobicie. I jeb, po mordzie. I jeb. Dziękuję bardzo. O, chyba się już zmęczyli. Kedweńczycy. O, Jorvet. W końcu przyszedł. O, proszę. Bój się, Henselcie! Grubobrody. Teraz to macie już przejebkę i to ostro. O tak. Pięknie. Henselt już chyba sra w portki. I to ostro. Terroryści, mordercy, komando śmierci. Do szlachetni w cierpieniu i nierównej walce bojownicy o wolność. O co znowu chodzi? Wszystko zależy, kto patrzy. Pomogłem Jorvetowi. Zaufałem. Przyłączyłem się do Saski i jej rebelii, nowych wartości, ideałów. Czas pokaże, czy słusznie. No właśnie. Czy to w ogóle miało sens? Jedno jest pewne. Elfy to najlepsi ucznicy, jakich kiedykolwiek nosiła Ziemia. Korzystaj z tego, Jorviciku. W samą porę. Jewior ma wyczucie. To znaczy, że jeszcze nie wszystko stracone. Musimy odciąć Henseltowi drogę ucieczki. Henselt ani myśli uciekać. No to pomyśli. Dołącz do Jorveta i zamknijcie główną bramę. Jarpen mówi, że czary Deadmolda ją uszkodziły. Jarpen gówno się zna. Osłonisz mi żyć, to ja ją zamknę. Od tego zależy los bitwy. Nie ma takiej bramy, z którą Zoltan Chivay by sobie nie poradził. No nie ma. To ruchę. Dobra, trzeba się teraz przebić do Jorveta. Sobie spokojnie stoi Filipa Elhard. Dobra, my mamy prosto się przebić. O, da radę zniszczyć? Nie da, za bardzo rady. To coś trzeba by było zrobić. Chyba to tak trzeba by było zrobić, nie? Tu jeszcze żeśmy nie wchodzili. Więc chyba tak. Fajnego. No i brawo. Geralt, wiesz co? Aj. Ale możemy jeszcze oreny pozbierać. To chociaż jest, też były oreny? Skóra. Dobra, my mamy się przebić do Jorveta. Tu się dzieje wielka bitwa
A ty, Geralt, nie wiem, po domach chodzisz, no wstydziłbyś się. Naprawdę. Ale walczą, kurde, do końca. Jak nie czarodzieje. Dobra, my tu nie mamy czasu na walki. Nie spodziewałem się was tutaj. Ale coś w ogóle, te trolle, nie walczycie. Tu tylko stoicie i robicie za najgorsze mięso armatnie. Tyle powiem. No chcę się do Jorveta przebić, ale to chyba będę musiał ubić się tutaj, nie? Nie wiem, trzeba sprawdzić. Dobra, tego sobie zabiję na raz. Tego też. To już są ciężko zbrojni. No, proszę, ładnie. No, padajże. Dobra, trzeba to będzie jakoś załatwić. Okej. No to proszę bardzo. Jak też chcecie, to macie. Uważaj, uważaj. Pięknie. Padają. O! Do dobicia. A, ścięcie piękne. I jeszcze jeden ketwencik. O, przyszło ich więcej. O, piękne. Ale go fajnie dobiłeś, Geralcie. Ale tego jeszcze trzeba ubić. Ale oni i tak się restują nieskończoność, więc to też nie ma sensu. Okej, dobra. Powalczyłem trochę, posztychałem się z nimi. Ale teraz... O! Teraz to trolle walczą! Kurde, jakby tu przejść? Tak się nie można dostać? Nie wiem, no walczyć z nimi też nie będę, bo... tylko też strata czasu. A ja się w końcu chcę do Jorveta przebić. Dlatego innych drzwi nie mamy. Poza tymi. Jak to drzwi zamknięte, to jak ja mam wejść? Nie no, fajnie, fajnie. Jakiś sposób jest inny. Napiszę, przebij się do Jorveta. Jak kiedy nie mogę się przebić. Nie no, to nie wiem, walczyć z nimi... jakoś to też w końcu nie ma. Nie pozostaje mi wyboru, jak tylko walczyć. Bo nigdzie indziej się nie dostanę. Jak widać. Kontra piękna. Nie no, pobawimy się trochę na kontry. Ten to nie wiem. A, pokonany. O, tutaj w kapturku to ten lekki. Okej, o tak. Ło, jakie wykończenie. No Geralt to się teraz w klasę pokazał. Samą sobie. Ale go odesłałem. Fajnie, kiedy ja blokuję, to oni nie trafiają we mnie. Fajnie, że podejmują. Wkurza mnie to.
szczerze mówiąc. Kurde, jakoś trzeba ich sklepać, no. No, dobrze. Ale oni i tak się respią. Nie wyjmiesz tej broni. O, dobrze ci tak. No, fajnie, że mnie go trafiło zamiast tamtego. Ło, ło. Dobra, zaraz skończę tą walkę. Dobra, i tu jeszcze raz pociągnę trzech. Proszę, niech się palą. Ktoś tu jeszcze taki łatwiutki? No wchodzą i tak będzie tak do końca, tu nie. Walczyć nie da rady dalej z nim. Tak nieskończoność. No tu, tu trzeba jakoś inaczej. A ja nie znam sposobu, to jest najlepsze w tym wszystkim. Korzystam z Ard, ale to mi w ogóle nie pomaga. Nic, w ogóle zero. Nie wiem, co mam jeszcze zrobić. Tu nie przejdę. No właśnie. Tu też nie przejdę. To mi zostaje... A tu? Tu nie ma nic. O. Coś tu jest? To tylko światło, a gadać z nimi też nie można. No to wbiję tam jeszcze raz, ale co mi to da? Tu nic nie ma raczej takiego sekretnego. Ani żadnego przejścia, nic. To nie wiem. To jeszcze mam z nimi walczyć? Coś mi się wydaje, że no nie ma innego wyboru za bardzo. O kurde. Nie kręć się tu. Dobrze, dobrze. No, no cóż, no cóż. Walcz z nimi. To jest jedyny lepszy sposób. Tak chodzę i chodzę, wiem. To już powinno się skończyć. No, jak mówię, że tego wykończ, to tego, a nie mi się bierze na jakieś... jednostki. Tak, co blokujesz? I skończyło się, tak, że jest. No i co? I walczysz z nimi chyba 5-10 minut i nie dostajesz żadnych informacji. Zobacz, ich się zrobiło mniej. Można jeszcze ich ubić. O, do dobicia! O tak. Ale nie no, przychodzą. To mnie już naprawdę będzie irytowało. No zdychaj. Dobrze. Ktoś jeszcze? O! Teraz się zrobiła pustka. Bo i tak się będą respić, no. Bata, łachy. Nie, nie walczę z nimi. To nie ma sensu. Co mam zrobić? Chwileczkę, może dziennik mi wszystko powie. Oblężenie. No super, super. Tylko co mi to daje? I muszę tak tą gałką przesuwać. Aha, no lizał ranę, lizał, nie na długo. Death mode. Super, trzeci szturm. Chciałbym połączyć siły z Jorvetem. Odbiór. No, no i nie dostanę się. Lipa. Mam jeszcze z nimi walczyć.
nie. Walka nie ma sensu, bo i tak będą się w migrę zbić. Ty mi nie pomożesz. Aha! No jaki ja jestem głupi. Nie, dobra. Boże. Ja tu się z nimi patyczkuję. Nie wiedząc co robić. A ja mam tutaj schodzić po drabinie. Nie, dobre, dobre. No dobra. Czyli teraz już mam znak. Powalczyłem trochę. Pokazałem wam trochę skilli. Nie ma co. Okej, okay, już łączymy siły. Jorvet, musimy się przedostać do bramy głównej natychmiast. Przyznaj się, myślałeś, że nie wrócę, Gwynblade? Musimy odciąć Henseltowi drogę odwrotną. A potem go do niego zmusić. Nie opieprzać się! Do bramy! Dobra, eskortujemy Zoltana do dźwigni przy bramie. Już. Cześć, a która to dźwignia? Powiedz mi. O. Tutaj. Okej, okay, czekamy, czekamy na moment. Aha, tu miałem podejść. Łoty w życiu. Aha. Poszło! Teraz są odcięci. Wystrzelamy ich jak kaczki. Albo się poddadzą. Co lepsze? O, Henselcik! Zabić cię trzeba. Ty kurde gruby staruku. Panie! Jakie rozkazy? Poddajcie się! Proszę bardzo. Tak w dupę dostał. O, ten też dostał. Ten dostał w szyję. Wycofaj się, staruku, już po tobie. Skojatel cię wyhendożą. Brawo! Jupika jej, badafaka! I ci obciągnie ptaka. No. Ściągaj koronę, Wissolu. Na króla się nie nadajesz. I bitwa co? Bitwa zakończona, królu. Zwyciężyłaś. Zwycięzcy dyktują warunki. Znasz moje żądania. Podpiszesz akt bezwarunkowej kapitulacji, w którym zobowiążesz się, że twoje wojska nie przekroczą Kontaru. To wszystko. Zapłacisz kontrybucję wojenną oraz uznasz wolne państwo Górny Edirn, na którego czele stoi Saskia z Vergen. A moi ludzie? Na co możemy liczyć? Na wolność. To nie mało. Spójrz, ilu żołnierzy poległo w jej obronie. Ile? Do szczegółowych rozmów o wysokości kontrybucji zasiądziemy w Lochmuin, przy znamienitych świadkach. Saskia nie poruszyła jeszcze jednej kwestii. Jakiej? Odkąd świat światem, wojny były, są i będą. Jedni zwyciężają, inni przegrywają. Ale konflikty zbrojne powinny być prowadzone w duchu rycerskich zasad i praw. Do czego zmierzasz, wiedźmo? Zbrodniarze wojenni, w tym Detmold, muszą zostać ukarani. Ale ja potrzebuję doradcy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. Będziesz miał nowego doradcę. Nazywa się Sheila de Tancarville. Czy ta wiedźma oszalała? To niezbędny warunek. Detmold dopuścił się zbrodni i musi zostać kara ukarany. Go spotka, a ty nie becz. Zgoda. Wykonać wyrok. Nie jestem psem, żeby mnie szarpać. Cicho, jesteś szczeniakiem. Ściąć go. I już mi go tu nie pokazujcie. Przekonajcie się, jak umiera prawdziwy czarodziej, głupie suki. Zamknij pysk. Proszę bardzo, Jarpen. Ścinaj mu łeb. Już. Nie wiem, czy Jarpen, czy nie Jarpen. Kij jeden. Jebut! I headshot. Proszę bardzo. Złóż przysięgę i odejdziesz wolny. To w końcu z kim prowadzę rozmowy? Ja i Filipa Eilhart mówimy jednym głosem. Uważaj na czarodziejki. Często zapominają. Nie pyskuj, bo ciebie też spotka. Filipa jest moim doradcą. Czekamy na twoją decyzję, królu. Ja, król Henselt. Nie jesteś królem. Władca Kedwen. W obecności świadków przysięgam, że odstąpię od granic Edirn. Uznaję państwo w Dolinie Pontaru. Pod przywództwem Saski z Vergen. Brawo. I przysięgam zapłacić wojenną kontrybucję, której wysokość zostanie ustalona w Lochmuin. Jesteś wolny. Brać mi stąd, staruku. Pokażcie królowi drogę.
O, Zaronsie jeszcze muszą go wyprowadzić. Jakie to piękne. Tak. Brawo! Zwycięstwo. Saskia. Co? Znam ją dobrze. Nigdy taka aha. nie ma. Ma wzrok jak po fistechu. Zapewniam cię, że go nie zażywa. Chodźmy za nimi. Aha, mamy ich śledzić? Dobrze. Zniknęły. Teleport. Przeszukajmy kwaterę Eilhard. Śpieszyła się, może nie zabrała wszystkiego. Dobra. Oj, robi się naprawdę mocno. Dobra, trochę żeśmy powojowali. Ja kompletnie ogarnąłem. Coś tu jest. Rozejrzyjmy się. Coś tu jest. Zatruta zerikańska stalowa sabera. Co to jest? Aha, to jest taki mieczyk. I jest lepszy. Zakładamy. Pięknie. Coś jeszcze? O, tu na pewno. Jorvet. Proszę. Co to jest? Księga mikstur. Nie mamy czasu na czytanie książek. Czarodziejki pilnie strzegą podobnych ksiąg. Widać niezbyt pilnie, skoro ją zostawiła. Spieszyła się. Co ta książka ma wspólnego ze smokobójczynią? W tym kraju większość spraw ma jakiś związek z Saskią, smokiem. Skąd to wiesz? Powiedziała mi. To trzymaj język za zębami, Gwynblade, bo jeżeli... Dobra. Wiem, co się stanie, jak się dowiedzą, Jorvet. Znalazłem opis Taumadoru. Eilhard już mówiła, z czego robi się macierp. To nie jest dobry trop. Obok trucizny zwykle umieszczają składniki antidotum. Znam je na pamięć. Królewska krew, nieśmiertelnik, smoczy sen i płatki róży pamięci. Tyle, że księga nie wspomina nic o róży pamięci. Aha. Dokładnie pamiętam, jak mówiła, że róża pamięci połączona z nieśmiertelnikiem leczy rozum. A jeżeli kłamała? Może nie leczy, tylko wpływa na umysł. Filipa przekazała jej kwiat przez pocałunek. Symbol miłości i zatracenia. Ogubiłem się. Myślę, że Filipa podporządkowała sobie Saskę, dodając róże do antidotum. Zabije sukę. Filipa ma do dyspozycji magię i smoka. Może mieć dużo do powiedzenia na obradach. Ale co ona chce osiągnąć? Tego dowiemy się tylko w Lockmuin. Doradczyni zawładnęła nad Saskią. Gwynblade. Dobra! Teraz za Jorvetem. Zaraz skończymy odcinek. Nie wiem, czy powycinać te sceny, gdzie żebym wojował, albo nie wiem, dodam najwyżej sceny, gdzieśmy robili te potrójne triki. No, Jorvet, nawet ty mi musisz zamykać przed nosem te pieprzone drzwi, no zatłuczę cię. Kurde. Skojatelu. Enseed. O, Jaskier Izolta, czego oni? Saskia zniknęła, ludzie zaczynają się niepokoić. Krasnoludy też. Co? Wygląda na to, że Filipa rzuciła urok na Saskię. Bez jaj. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Czułem. Kazała ściąć Detmolda bez sądu, od tak. Wystarczyło, że Filipa skinęła palce. Suchin syn sobie zasłużył. Gdyby Zoltan wydał wyrok, nie dziwiłbym się. To taki mściwy chamek, ale Saskia... Mściwy chamek? Orzesz ty! Gdzie ona jest? Filipa zabrała ją do Lockmuin. Ruszam z Jorvetem za Saskią. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialni za śmierć Foltesta też będą w Lockmuin. Niektórzy ciągle mówią, że to tyś go zabił. Muszę skończyć te brednie, dlatego nie mam wyboru. Ale wy macie. W Lockmuin zbierze się cała śmietanka północy. Moja absencja byłaby grzechem wobec sztuki. Sztuki wpychania nosa w nieswoje sprawy. Będziecie potrzebni tutaj. Póki Saskia nie wróci, trzeba utrzymać wszystkich razem. Myślę, że mój hymn ma szansę się przyjąć. Vergen będzie potrzebowało więcej pieśni. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się zejdą. Pewnie, kumplu. Na pewno. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. No tak. Ruszajmy, Gwynblade. Dobra. Jeszcze jakaś cutscenka, czy może już skończymy odcinek? Zapisać nie mogę za bardzo teraz. Okej. No, oni sobie już idą. Vergen nie znasze. Henselt poddał się, a Saskia została przejęta. Sila de Tancarville.
Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicza nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Lokmuin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Lokmuin, mistrzu Jaskrze? Vergen było wolne. Czymże jednak jest wolność bez jej świadomości? Zbyt łatwo może się ona wyśliznąć z rąk, jeśli narodowi brak ludzi, którzy wskażą drogę. Zostałem w Dolinie Pontaru, taką bowiem rolę wyznaczyło mi przeznaczenie. Stać na straży rodzącej się niepodległości. Kto wie, może jeszcze będzie ze mnie wieszcz. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Lokmuin swojego serdecznego przyjaciela, Geralta z Rivii. Nie posłałeś, tylko sam poszedł. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję wzgardzie tej dać upust. Witamy w Lokmuin i mamy już akt trzeci, ostatni, więc niebawem, może za tydzień, za dwa, seria się skończy. Ambasadorze? Asirevar Anahit. Odbyłam ciężką podróż. Ufam, że to coś ważnego. Służysz cesarstwu. Nie z łaski, ale z obowiązku. Wiesz, co to jest? Oszty. Wiem. Kto to jest? Nie wiesz. Triss Merigold, do niedawna doradczyni króla Foltesta. Kompresja artefaktowa. Skomplikowane zaklęcie. Żyje? Funkcje organizmu zostały wstrzymane, ale to jest odwracalne. Co? I bardzo trudne. Kurde. Gratuluję. Poradziłeś sobie z portalem między Lokmuin i Nilfgaardem. Poradzisz sobie i z figurką. Pewnie. Odsuńcie się. Aha. I teraz... Nie wiem, jak jej ciało zniesie tę kompresję. Co? Żadnych pentagramów? Świec? Przelewania krwi? Od razu widać, że nie masz pojęcia o magii, ambasadorze. Ale nie szkodzi. Potrzebujemy jej żywej, Asire. Dlatego upewnij się, by jej ciało jednak dobrze zniosło tę kompresję. No zrobię wszystko, to, co w mojej mocy. Na pewno przez jakiś czas będzie zdezorientowana. Dobra. Czary Mary, hokus pokus, Triss Merigold wraca do żywych. Oszty, wrzuciła ją do wody. Chyba jest niepoważna. Ale dobra, ja się na magii i tak nie znam, więc... Dekompresja. Wow. To nawet lepszy niż pierwsza randka. Ale może jej gołej nie pokazujcie. Gdzie maciuchy? Zgubiła? Jak się nazywasz? O kur... Jak się nazywasz? Chyba nie gad... Nie gadaj... Please. Oż ty w życiu. Wisse getocht gedein. Aha, teraz ją gwałcą, dobrze. Ja tu tego... Wisse espeit e vovret. Dartocht et nerlinderien. No zostawicie ją gołą? Wygnoję. A tą to zabijecie. Mepin evenens eptuerien. Mepeft en alzerdeg. Ja pier... No zajebiście! No ją gołą zostawiałem, a tamtą czarodziejkę zabiły. No, gratuluję. Merigold. Nazywasz się Triss Merigold. Hej, przejmę teraz na nią kontrolę. O, wysucze synki. Nie podaruję wam tego. O, zima jest. Od tej strony jeszcze nie znałem Lokmuin. Poważnie. Zajebiście, już mi się podoba. Ale zakończymy już odcinek. Przykro mi bardzo z tego, że względu. Jeszcze pewnie nie. O, dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 35 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Dużo bitwy, dużo krwi. Ścięcia było trochę
takich dziwnych motywów było, ale odcinek wybuchowy, epicki. Mamy akt trzeci, ostatni, który wszystko pokaże, jak się skończą przygody dokładnego Wiedźmina Geralta z Rivii. Zapraszam na następny odcinek, trzymajcie się, na razie, yo, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Na razie.